Takie być może mam przemyślenie lekko z dupy wzięte, ale zacząłem tak się zastanawiać nad jedną rzeczą w sumie. A po co nam te wszystkie związki? Po co? Po co nam wchodzenie w związki, w relacje z innymi ludźmi płci przeciwnej? Po co? Robimy to dlatego, że tego chcemy, czy dlatego, że nami emocje i instynkty kierują wtedy? To jest moje takie pytanie. No bo z takiego samego założenia taka miłość powinna być czysta. I nie powinno być w tej miłości żadnego kompromisu. Nie? A ludzie po prostu tworzą relacje, związki partnerskie po to, żeby zakładać docelowo rodziny. I z tych związków, z tych relacji partnerskich, z tych rodzin ma wynikać po prostu coś takiego, moi drodzy, że powstanie z tego kolejne tak zwane życie. Czyli że na przykład we dwójkę razem, tak? Czyli razem ktoś może wziąć po prostu kredyt na dom. Razem jest łatwiej się utrzymać, podobno. Razem rzekomo jest raźniej. Ale na przykład widzisz zachowania, które cię drażnią, które ci nie pasują. Po prostu, bo nie tolerujesz ich i masz na to pełne prawo, ale nie. Bo ty musisz coś przepracować, ty nie możesz odejść, bo coś ci się nie podoba. To jest na takiej zasadzie, wiecie co, że pierdolił kotek, jak pierdolenie kotka młotkiem, dosłownie. Co to ma w ogóle znaczyć? Mamy tolerować coś, co nam nie pasuje? Jeżeli większość związków właśnie polega na tym, że ludzie są ze sobą na zasadzie jakiejś zależności tak naprawdę, to po cholerę nam te związki. Bo taka jest prawda, 90 parę procent relacji partnerskich, rodzinnych to są zależności zwyczajne już. I tam nie ma miłości pomiędzy tymi ludźmi. I nie ma co się dziwić po prostu, że ci ludzie dalej powielają te same błędy, te same schematy. Nie można po prostu być z kimś tak po prostu, bo jak już zakładasz tą rodzinę, to się rodzą nagle obowiązki z każdej strony. I czemu to ma tak naprawdę służyć? To nie służy naszemu rozwojowi. To chodzi o przetrwanie gatunku. Tak? I jeżeli nadal się będziemy na tym skupiać, to nie ma sensu tworzyć jakichkolwiek związków, jakichkolwiek relacji, bo człowiek nie ma wtedy możliwości realizacji siebie. I to powie wam praktycznie każdy, kto zrozumiał te związki już dawno temu. Że na tym to wszystko polega, tylko nie potrafi na przykład tego dokładnie wypowiedzieć, ale to jest prawda, niestety. Większość związków jest właśnie oparta o zależności, z których ludzie nie wiedzą, jak mają wyjść. A poza tym ludzie są bardzo różni i różne mają zwyczajnie zachowania. I coś, co się nam na początku wydaje fajne, no bo na przykład facet widzi taką kobietę umalowaną jak choinka na Sylwester, a takich kobiet jest obecnie już w dużych miastach bardzo dużo na co dzień, no to się w człowieku odzywają w takim facecie instynkty i to jest zupełnie normalne. Więc ja uważam, szczerze powiedziawszy, tak, że tu chodzi o to, że to instynkty przetrwania gatunku bardzo mocno się odzywają, jeśli chodzi o te związki. A poza tym tu chodzi też o inne tego oczywiście elementy. Niemniej jednak faktycznie nam te związki są potrzebne, a nie możemy po prostu być dobrze sami ze sobą. Wiecie dlaczego? Dlatego, że związki budzą oczekiwania u drugiej strony i powodują próby wywierania nacisku. I w większości przypadków to jest na takiej zasadzie, że tutaj jest wojna o władzę w tej relacji, dlatego że bardzo często któraś ze stron jest niezadowolona z tego, bo coś sobie wyobraża za dużo najczęściej, podczas gdy ktoś zwyczajnie chce sobie normalnie żyć. I tyle. Bo moim zdaniem takie prawdziwe relacje, które się udają, to są relacje, które są oparte o brak jakichkolwiek oczekiwań.
I to musi być dwóch dojrzałych ludzi, którzy nie widzą od razu w kimś potencjalnego partnera, tylko spotykają się z kimś od czasu do czasu i stopniowo to się rodzi. Ale nie budzi to żadnych oczekiwań. I nie budzi to w nas też oporu, czy odrazy, czy chęci ucieczki. Takie jest moje zdanie. Gdzie po prostu ludzie po dłuższym czasie, przez dłuższy czas się poznają i wiedzą, że to jest na pewno to, że to naprawdę chodzi o miłość. Tylko pytanie jest tak naprawdę, czy oni tego sami chcą. Bo być może nie chcą, wielu ludzi nie chce, ponieważ boją się, obawiają się właśnie tego, że po raz kolejny być może zostaną skrzywdzeni, zranieni, zdradzeni. Oczywiście każdy człowiek ma swoją wrażliwość, niemniej jednak ja uważam, że czasami tą wrażliwość trzeba odłożyć na dalekie tory, bo ona potrafi nam zwyczajnie przeszkadzać, bo niewątpliwie niektóre relacje powodują, że faktycznie ludzie jakoś stają się mocniejsi, obydwoje silniejsi. Niemniej jednak najczęściej mam takie wrażenie, że ludzie wychodzą tak poharatani z tych relacji, bo kończą się one w tak dziwny sposób, że jakim prawem to w ogóle ma przetrwać? I po co jest instytucja małżeństwa tak naprawdę? Po to, żeby dwoje ludzi uwięzić. I taka jest prawda. My małżeństwa, narzeczeństwa nie potrzebujemy. To po prostu jest ładnie opakowane. To jest ładnie opakowane, a tu chodzi wyłącznie o to, żeby tych dwoje ludzi po prostu miało ze sobą później kosę. No to o czymś to świadczy. Więc moim szczerze zdaniem, to powinno być tak, jeżeli chodzi o te relacje, że ludzie się przez dłuższy czas w miarę dobrze poznają. I nie ma tam po prostu jakichś takich oczekiwań. Jeżeli to nie zaczyna się od przyjaźni, gdzie ludzie się znają po prostu i czują coś do siebie, to nie ma to prawa w ogóle wyjść, moi drodzy. O to chyba właśnie chodzi temu systemowi, żeby ludzie od razu myśleli o tym, żeby założyć rodzinę, żeby przedłużyć gatunek, a tu chodzi o rozwój samego siebie. Bo to chodzi o to, że jest się z kimś, a jednocześnie ma się tą wolność, że dwoje ludzi ma do siebie zarówno dystans, jak i szczere uczucia, jak i szczery szacunek, jak i taki brak konfliktów. Bo moim zdaniem w dzisiejszych czasach w bardzo wielu relacjach na porządku dziennym są codzienne konflikty i ludzie są ze sobą, tak? A to jest męczące na dłuższą metę. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli to są ludzie, którzy nie kłócą się ze sobą, tylko się ze sobą po prostu dogadują i mają szczere, obustronne przyciąganie, czy przyciągają się tak, że nie mogą się powstrzymać przed tym, żeby po prostu, nie wiem, na przykład być ze sobą i na przykład czują wyraźnie, że to jest prawdziwa miłość, że na tym to polega, to wtedy ci ludzie faktycznie mogą zostać ze sobą do końca życia. Bo chyba o to chodzi, żeby spędzić to życie w taki sposób, żebyśmy potem nie żałowali niczego. Tak? Że byliśmy na przykład z kimś, jeżeli chcieliśmy tego, a nie wtedy, kiedy mieliśmy przymus. Wtedy, kiedy to czuliśmy, wtedy, kiedy chcieliśmy, że byliśmy z kimś, kogo naprawdę kochaliśmy i kto nas naprawdę szczerze kochał. I z kim naprawdę czuliśmy się dobrze, bez przerwy i nie było to w żaden sposób wymuszane. Ani z jednej, ani z drugiej strony. Gdzie to wszystko działo się na zasadzie bez słów, w naturalny sposób. A nie w jakiś sposób po prostu, który powoduje, że my czujemy się jakoś niefajnie. Że mamy ten przymus. Że my musimy coś zrobić, bo inaczej ktoś zareaguje w taki, a nie inny sposób. W miłości po prostu jest takie coś, że albo ona jest, albo jej nie ma. I na tym polega cały problem. Ona raczej się nie pojawia po jakimś czasie. Ona ma różne formy. I moim zdaniem, w takiej najlepszej formie, od której może to się zacząć, to nie jest po prostu jakieś budowanie związków od razu z kimś, żeby z kimś być, bo to właśnie buduje w nas zbyt duże napięcie i zbyt duże oczekiwania. Zdecydowanie może powodować zbyt duże oczekiwania w nas samych. A wiecie, do czego to prowadzi? Do tego, że frustrujemy się wewnętrznie. I ta druga strona też może się zacząć w pewnym momencie zwyczajnie frustrować wewnętrznie. Bo te oczekiwania po prostu wynikają z tego, że ludzie, którzy się naprawdę szczerze kochają,
to oni, kiedy kochają kogoś szczerze, chcą komuś naprawdę pomóc, jeżeli coś się niefajnego dzieje. I szczerze, tutaj oczywiście wchodzi w grę to, że człowiek może nie wiedzieć, jak komuś pomóc. Oczywiście, że może nie wiedzieć. Bardzo często tak jest, że ludzie nie wiedzą, jak mają innym pomóc. Ale sądzę, że ktoś, kogo kocha, że ktoś, kto ciebie kocha, lub kogo ty kochasz. Pamiętajcie o tych słowach, że to jest bardzo ważne. To nie przychodzi tak, to nie jest byle co. To można stwierdzić po jakimś czasie, że to jest prawdziwa miłość. Tego się nie stwierdzi po miesiącu, dwóch czy trzech. Jeżeli kogoś naprawdę kochasz, to będziesz starał się komuś na tyle pomóc, na ile umiesz. A przynajmniej z kimś będziesz wtedy w tych trudniejszych chwilach. I sądzę, że to jest definicja prawdziwej miłości. Że dopóki nie ma na pewno problemów w trakcie takiej relacji, to na pewno w większości przypadków jest ok. Może to się też komuś znudzić, to jest inna sprawa, bo może ktoś się komuś znudzić, tylko pytanie jest, czy to wtedy była miłość, czy nie. A może po prostu też być i tak, że przyjdą problemy. I wtedy ci, którzy będą się bali, wycofają się, a to oznacza, że ten ktoś nie jest po prostu dla nas. Bo potem wróci co? Jak my już sobie problemy na przykład ogarnęliśmy swoje, jaki to ma wtedy sens? Żadnego nie ma to sensu. To nie ma żadnej miłości w tym. Uwierzcie mi, że nie ma w tym żadnej miłości. Ludzie za łatwo i za często się poddają. Zdecydowanie za łatwo i za często, bo często pojawiają się w tej relacji właśnie te problemy. I na przykład też jest tak, że niektórzy po prostu nie chcą być jeszcze w związkach w ogóle z nikim. To jest kolejna sprawa. Bo im to nie pasuje, bo po prostu mają takie doświadczenia i ja się im nie dziwię, bo sądzę, że tak naprawdę to, czego oni szukają, to spokoju. To nie chcą żadnych jakichś, nie wiadomo jakich emocji. Po prostu chcą sobie codziennie spokojnie żyć, codziennie spokojnie na przykład robić swoje. Nie chcą mieszać się po prostu w te relacje z innymi ludźmi. Nie chcą często nawet zawierać przyjaźni, ponieważ też mogli doświadczyć w związku z tym czegoś niefajnego. Miejmy to na uwadze, kiedy widzimy ludzi. Kiedy na przykład niektórzy nam opowiadają o swoich przeżyciach w relacjach, co przeżyli. Pamiętajcie też o tym, że ludzie koloryzują i przekształcają fakty. I przekształcają fakty bardzo często. Bo czegoś być może nie zrozumieli. Albo w taki sposób coś widzą. Więc miejcie też na uwadze, że to, co ktoś do was mówi, to może być nieprawda, nie dlatego, że oni mówią wam nieprawdę w ich mniemaniu, tylko dlatego, że oni może nie rozumieją czegoś, sedna czegoś. Oni w coś po prostu głęboko wierzą. I tutaj oczywiście też zaczyna być wchodzić taki temat bardzo mocno tej duchowości, o której jakby ludzie zapomnieli mimo wszystko, bo sądzę, że duchowość to jest bardzo ważna, jeśli chodzi o związki i relacje, że to nie może być tak, że to bazuje na jakichś fałszywych przekonaniach, tylko że to musi być szczere, prawdziwe. A ludzie, po prostu ktoś im się podoba i z tym kimś są, albo ktoś budzi w nich jakieś emocje i budzą się te instynkty i dlatego są z tymi ludźmi. Nie są z nimi dlatego, żeby nie jest to tak, jakby ich do końca świadomy wybór. Nie podejmują jakby tych decyzji w pełni świadomie, czyli nie są świadomi tego, bo gdyby byli świadomi, to by podjęli pewnie już dawno decyzję, że z kimś nie chcą być. I to się też bardzo mocno przewala przez te relacje, że ludzie niby z kimś są, ale tak naprawdę nie chcą z kimś być. Trochę dbają, trochę nie dbają z obu stron. I tak ludzie są ze sobą najczęściej przez jakiś czas, nie wiem, niektóre relacje tak wyglądają moim zdaniem przez kilka lat, nie wiem, na przykład 2, 3, 4. Jak się nawet przyglądasz z boku takim relacjom gdzieś tam na początkowych fazach, czy gdzieś w późniejszych fazach, to już widzisz, że oni prędzej czy później się po prostu rozstaną ze sobą, bo to nie ma w tym prawdziwych, szczerych uczuć, tylko to po prostu jest tak, że ludzie też mają taką chęć, żeby być z kimś. I o co tu chodzi?
Ja wam powiem brutalnie szczerze, jak to wygląda z mojej perspektywy najczęściej u ludzi. Wiecie, dlaczego ludzie chcą być ze sobą? Bo się wydziela po prostu, moim zdaniem, bardzo potężnie oksytocyna w trakcie stosunku. I ona bardzo mocno związuje tych ludzi. I oni są do siebie bardzo mocno przyzwyczajeni seksualnie, czyli się potem po prostu już dobrze w ten sposób troszeczkę rozumieją i znają. I ludzie boją się, że jak tego nie będzie w ich życiu, to że ich życie po prostu nie ma sensu. Takie jest moje zdanie. Albo że niektórzy mają różnego rodzaju motywy, różni w jakiś, jedni w jakiś dziwny sposób kogoś przywiązują do siebie, inni w inny sposób. I tak to się ciągnie po prostu pomiędzy ludźmi, czasami nawet kilkadziesiąt lat, bezsensownie. A potem już nawet na sam koniec nawet nie ma tego w ogóle przyciągania seksualnego, tylko po prostu już tam ludzie się znają, są troszeczkę jak współlokatorzy, którzy się w pewnym sensie już zaczęli nienawidzieć. Być może to jest super blackdownerowskie, ale mówię to, co myślę, szczerze powiedziawszy, to, co widzę. I to jest straszne. To jest przerażające, że ludzie w taki sposób się zachowują. No, są ze sobą, ale nie ma ich ze sobą, nie? I to ma być miłość. Ja sądzę, że są po prostu takie relacje, w których naprawdę partnerzy cały czas są w swoim, jakby to powiedzieć, towarzystwie, w całych samych skowronkach i w żaden sposób niczego nie wymuszają, bo są do siebie tak przyzwyczajeni, a z drugiej strony tak siebie kochają nawzajem, że tak siebie rozumieją, że już po prostu sama ich obecność między sobą jasno widać, że ci ludzie po prostu ewidentnie mają coś, co jest czymś zupełnie innym. Kiedy ludzie całkowicie się znają nawzajem i wszystko między sobą rozumieją i szanują to i akceptują i pracowali też nad sobą latami, bo oczywistym jest, że przez lata człowiek się zmienia i postanowili razem po prostu się dogadywać i po prostu bardzo dobrze się czują cały czas ze sobą rozmawiając, to sądzę, że to jest taki poziom, tak to czuję, że to jest taki poziom intymności, taki poziom relacji, jakiego nie ma nigdzie indziej. I dlatego sądzę, że nie ma co być z kimś, żeby być z kimś. To musi być ktoś, kto jest w pewnym sensie do ciebie tak podobny, że różnic praktycznie między wami nie ma. I wy się we wszystkim nawet zgadzacie. I wy wtedy macie nawet genialne połączenie telepatyczne, seksualne, energetyczne, czy nie wiem jakie. Ale czujecie się w swoim towarzystwie dla siebie najważniejsi. I na tym chyba polega miłość prawdziwa. Nie wiem, ile jest takich relacji. Bardzo wielu ludzi udaje takie relacje. Mówią, że mają takie relacje, ale wcale takich relacji nie mają. No i cóż, i to są takie moje być może troszeczkę wywody, ale sądzę, że tak naprawdę my tych związków nie potrzebujemy. My potrzebujemy tak naprawdę prawdziwej miłości. Związki to jest zależność. Zawsze to na tym polega. A prawdziwe relacje miłosne wynikają z miłości, a nie z jakichś wydumanych teorii, które ludzie tworzą, wielcy coachowie po prostu w internecie. Dlaczego? Bo miłość się czuje i miłość po prostu daje zupełnie inne spojrzenie na to wszystko. Zupełnie inne spojrzenie. Daje to prawdziwy ogląd na to, co jest tak naprawdę najfajniejsze dla nas wszystkich. I ona przychodzi znienacka, znikąd, najczęściej wtedy, kiedy się tego najmniej kompletnie spodziewamy. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że wszystko ma swój czas. Dlatego, że po prostu czasami po prostu jest tak, że gdzieś ni stąd, ni zowąd po prostu, ja mogę wam powiedzieć to ze swojego takiego doświadczenia, tak zdarzyło mi się to. Ni stąd, ni zowąd ktoś się pojawił po prostu. Nagle. Kiedy się tego w ogóle nie spodziewałem najczęściej.
To możecie się pytać po prostu, dlaczego jestem sam. Niektórzy z was to mogą się teraz dospytać. Wiecie, sądzę, że czasami po prostu jest tak, że zwyczajnie pewne rzeczy nie mają sensu. Sądzę, że pewne rzeczy są na jakiś czas, a to oznacza, że one nigdy nie były tak naprawdę dla nas. I chodzi tu o to, że znam też ludzi, którzy ni stąd, ni zowąd kogoś po prostu poznali. Wtedy, kiedy przestali kompletnie szukać. Wtedy, kiedy przestajesz szukać miłości, ona sama ciebie znajduje. W różnej formie i na różny sposób, ale sama ciebie znajduje. Tak to działa. I tak to działa, że po prostu nawzajem się w jakiś sposób przyciągacie do siebie. I się w końcu odnajdujecie. Dlaczego tak się dzieje? Moim zdaniem powodów i przyczyn tego może być kilka. Bo może być też coś takiego, że przyciągasz do siebie po prostu kogoś, kto kompletnie jest do ciebie niedopasowany. Dlaczego? No cóż, mogą oni widzieć, że ty nie chcesz z nikim być. Ci ciemni. I dlatego mogą ci podsyłać takich ludzi. A może być też tak, że z poziomu duszy została podjęta taka decyzja, że podejdziemy do tego kogoś. Na przykład. Niemniej jednak, powiem wam tylko tyle. Ona nigdy, moim zdaniem, nie wyjdzie przez internet. Nie spotkacie takiego kogoś w internecie. Musicie kogoś w pierwszej kolejności spotkać na żywo. Bo mamy masę codziennie nawet możliwości, żeby kogoś zaprosić gdzieś. Ale tu chodzi o to, że jeżeli możemy kogoś zaprosić, to mamy do tego podejście bardziej zdystansowane. I jeżeli nie wywołało to w nas jakiegoś wrażenia wow, to znaczy, że to nie było dla nas. Ale czasami może być tak, że spotkacie kogoś, kto w was wywoła to wrażenie wow. I tutaj jest kwestia jednej rzeczy. Kwestia tego, czy ten ktoś w ogóle widzi w nas jakąkolwiek wartość. Bo może być tak, że my widzimy w kimś olbrzymią wartość, a ten ktoś nie widzi w nas wartości w ogóle. To boli trochę. Ale uczy nas jednej rzeczy. Że bycie samotnym to nie jest nic złego. Bo niektórzy są samotni z wyboru. Bo niektórzy nie chcą z nikim być. Z różnych powodów. Bo może widzą pewne jakieś schematy, które się przewalają bez przerwy i zaczynają rozumieć pewne rzeczy inaczej. I tego tak naprawdę nas uczą relacje. Jeżeli chcesz być z kimś, żeby być z kimś, to daj sobie spokój. Daj sobie po prostu spokój z tym. Poszukaj sobie kogoś gdzieś w jakiś sposób, może kogoś znajdziesz. Znajdź sobie jakieś zajęcie w miarę normalne, w miarę zdrowe. Bo bycie z kimś, żeby być z kimś, to jest na takiej zasadzie, że niby z kimś jesteśmy, ale tak naprawdę z tym kimś nie jesteśmy. Tyle. Pozdrawiam was serdecznie.